Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Stany Arioid. Dzisiaj mam dla Was do przeczytania kolejny tekst, który był u mnie na kanale, ale w wersji odświeżonej i na pewno nie każdy to widział, słuchał, więc mam zamiar to przeczytać po raz drugi. Taki mi dał pomysł. Więc okej, okay. niech będzie, zrobię to tłumaczenia. I-Force Polska Project Speak jest to od Kimberly and Guggen. i generalnie historia pęty Ziemia która nie tylko mówi o osobach Kimberly ale także jest to powiedziane bardzo podobnie i też więcej na temat w książce z i świtu o podbojach i tak dalej jakie tutaj było jak tutaj się działo kiedy Zostaliśmy podbici przez inne cywilizacje i doprowadziło to do zmiany częstotliwości, degradacji ludzkości. Wtedy kiedy człowiek był potężną istotą, ale się zepsuł. Dobra, zapraszam wszystkich. Następnie zostaw łapkę w górę. Napisz komentarz, subskrybuj kanał. Polecaj filmiki i zaczynamy. Tekst. Warto uwagi. Historia planety Ziemia. 16,5 tysiąca lat temu wojna szalała pomiędzy pięcioma do siedmioma istniejącymi różnymi plemionami, które w tym czasie żyły na Ziemi. Ponieważ wygranie tej wojny było bardzo trudne, jedna z prywatnych plemion zawarła umowę z istotami pozaziemskimi, znanymi jako Drakończycy Alfa, Alfa drakonians lub Drakońskie Gady Draco Reptilians. Z powodu ich gadziego wyglądu, aby uzyskać dostęp do zaawansowanej technologii drakońskiej broni. W zamian za główne miejsce na Ziemi. Podpisali o przymierze, które obowiązywało 16,5 tysiąca lat, a zakończyło się w 2012 roku. I generalnie od tego roku wszystkie umowy, instytucje i tak dalej padły i są nielegalne, i ludzie są wolni, tylko o tym nie wiedzą. Wystarczy tylko zmienić mentalność. Jakby wszyscy tak zmienili mentalność z dnia na dzień, to by się to wszystko skończyło. Ale wiecie, na razie, jak jest. przez ogłupionych ludzi na razie jest jak jest. Globalny stan wojenny. Dopisano przymierze, nazwano globalnym stanem wojennym. Jednym szybkim ruchem ziemia Midgard przepadła. Ten traktat wprowadził na całej ziemi stan wojenny i całkowitą dominację Draco. Przymierze to pozwoliło Dracończykom na wprowadzenie do władzy ich generała Anu, jako pana tej planety i możliwości zbiorów na niej tego wszystkiego, co namacalne i niematerialne. Anu i jego synowie Enlil i Enki, którzy są obszernie opisani w tekstach sumeryjskich, ale których rolę przedstawiano w odwrotnej kolejności, oraz jego wnuk Marduk, potajemnie z powodzeniem przyjęli wolną wolę ludzkości. Drako wprowadził hierarchiczną strukturę dowodzenia na Ziemi, na czele z Mardukiem. I do tego czasu to on sprawował kontrolę. W okresie globalnego stanu wojennego, Marduk stał się dyktatorem świata, ponieważ podczas stanu wojennego szefem generała jest ten, który przyjmuje kraj, a w tym przypadku planetę. Jego celem było zebranie całego majątku ziemi, tym dusz, a następnie zniszczenie ziemi i wszystkiego życia na niej. Aby osiągnąć ten ostateczny cel, należało zacząć manipulować wszystkimi aspektami życia na ziemi. Materiały pomocnicze. Kim Man Award Holding Trust. Powiernictwa. Marduk utworzył 6,5 tysiąca powiernictw, trustów. Dzięki swoim sługom przez tysiąclecia udało mu się zgromadzić prawie wszystkie aktywa w różnych powiernictwach na całym świecie, strzeżonych przez wyznaczonych powierników, takich jak Ferdinand Marcos, Soekarno, Gaddafi, Nelson Mandela i wielu innych. Do tej pory było 600 powierników. Realizowali oni też plan, Poprzez kradzieże, przekupstwa, oszustwa, przymus, wymuszenia, sentaże, rabunki, fałszerstwa rynkowe, manipulację społeczną, zastraszanie, zatrucia, działalności wywrotowe, śpiegostwa, infiltrację, zabójstwa, podważanie wojny, ludobójstwa, uprowadzenia, choroby, narkotyki, hipnozę, kontrolę umysłu, manipulacje pogodowe, wydarzenia pod fałszywą flagą, czary, czarną magią, rzeź, gwałty, rytualne zdęcanie się i rytuały z udziałem ofiar. A także zatrutą żywnością, która ogłupia ludzi, Zatruta żywność i, zatru... i zanieczyszczanie wody, którą ludzie spożywają. To jest. Oznaki zmiana. Co 2000 lat przybywają tu pewne grupy ludzi, nie tylko tutaj, ale także w inne rejony. Znaczy, że tym razem ci ludzie lub te dusze pojawiły się tu jako ludzie. Za każdym razem, gdy dusze te pojawiają się. Wyposażone są w zapis tych konkretnych dusz i określonych typów DNA. Jest to niezbędne, aby mogły one przebyć na Ziemię. Wiedzą, że dusze te przychodzą, aby pomóc różnym cywilizacjom. Nie tylko tutaj, ale także w innych miejscach we wszechświecie, aby dokonać przemiany. Ci ludzie są teraz tutaj. Projekt Looking Glass. Lupa. Projekt Lupa. To możliwość spojrzenia w przyszłość, więc został użyty i odsłonił możliwe rezultaty przyszłych wydarzeń na świecie i tym podobnych. Oś czasu to nie konkretna godzina czy data, ale wydarzenia prowadzące do czegoś, co się dzieje lub zmienia. Projekt ten prowadziła jedna grupa grupa 12 kobiet wywodzących się ze społeczności Tchule. Jeśli wszystkie 12 zobaczyło to samo, wówczas było to na 99% pewne, iż tak właśnie będzie. Później w latach 70. i wczesnych 80. CIA przy pomocy tego projektu zobaczyło grupy ludzi, którzy zamierzali dokonać konkretnych zmian na świecie. Ludzie, którzy mieli zrobić pewne ważne rzeczy. CIA przeprowadziła program badań DNA na całym świecie, szukając tych właśnie osób. Identyfikowali ludzi na podstawie twarzy i ich DNA. Kimberly and Google. W 1979 roku pojawiłam się w projekcie Looking Glass jako jedna z kilku osób. Opisując wszystkie rzeczy, które zamierzałam zrobić, a które ci ludzie widzieli. Pojawiłam się na radarze w 1998 roku. Zgodnie z czasową wydarzeń, które jeszcze się nie wydarzyły. Lecz ja nie byłam na tyle dorosła, żeby wszystko zacząć już zmieniać. W 2010 roku pojechałam na wycieczkę po złoto dla USA. Przyjaciele z US powiedzieli mi, och jesteś nowym powiernikiem, więcej na to co macie na myśli. Wiedzieli mi, że głosy były jednomyślne i zdecydowali, że jestem powiernikiem. Koniec tysiącletniego przymierza między Lucyferem i jego sługami, które to wygasło 21 grudnia 2012 roku. Wybrano członka ludzkości, którego DNA było najbliższe do źródła, jako jego reprezentant. Tą osobą była Kimberly and Guggen. System sztucznej inteligencji, kwantowy system finansowy, UFS, przywrócona pod jej kontrolę za pomocą sekwencji DNA. Zarejestrowano ją jako jedyną reprezentantkę ludzkości do wypłat funduszy, na podstawie faktu, że jej DNA jest 99,8% zbliżone do źródła, a zatem jest pokrywiona ze 99,8% ludzkości. W kategoriach zasad komputerowych została ona wybrana na podstawie tego, co DNA uznało za reprezentanta ludzkości. Marduk nie wyznaczył jej. Swoje stanowisko objęła 12 września 2012 roku. Zabrała wszystkie globalne aktywa i zlikwidowała 6500 powiernic, przekształcając je w jeden, które nazwała The Manna World Holding Trust.